Klasycznym przykładem przejścia przez sezon suchą stopą, bez żadnej porażki, jest Arsenal z sezonu 2003-2004. Podobnym wyczynem może pochwalić się naprawdę sporo europejskich klubów. Zacznijmy jednak od kanonierów. Arsène Wenger wywarł lekką presję na swoich zawodnikach, bo podczas jednej z przedsezonowych konferencji prasowych został zapytany przez dziennikarzy, czy jego podopieczni są w stanie triumfować w Premier League, punktując w każdym z 38 meczów. Odpowiedział, że jest to jak najbardziej możliwe. Plan mógł runąć w gruzach bardzo szybko, bo już w szóstej kolejce. Na 10 minut przed zakończeniem meczu na Old Trafford, gdy Arsenal remisował bezbramkowo z Manchesterem, czerwoną kartką został ukarany Patrick Vieira. Goście mądrze się bronili, jednak nie ustrzegli się błędów i w 90 minucie został odgwizdany rzut karny dla gospodarzy. Do piłki podszedł Van Nistelrooy i trafił w poprzeczkę. Po końcowym gwizdku między piłkarzami obu ekip doszło do szarpaniny. Jej efektem były kary zawieszenia nałożone na kanonierów. Zawodnicy Wengera mówią po latach, że to właśnie bitwa o Old Trafford scementowała drużynę i stworzyła solidne fundamenty pod historyczny sezon, w którym jeden za drugiego był w stanie pójść w ogień. Arsenal nie był pierwszym zespołem, który sięgnął po mistrzostwo Anglii bez porażki. 115 lat wcześniej ta sztuka udała się zawodnikom Preston North End. Wówczas w lidze grało zaledwie 12 zespołów i każdy z nich rozegrał tylko 22 mecze, stąd ich wyczyn nie wygląda tak dobrze jak u kanonierów. Preston stał się dla mnie pewnego rodzaju odnośnikiem. W niniejszym materiale nie przedstawię absolutnie wszystkich krajowych mistrzów bez porażki. Wziąłem pod uwagę tylko tych, którzy musieli rozegrać właśnie co najmniej 22 ligowe mecze. Na Cyprze w oczy rzuca się powtarzalność. Niepokonany mistrz w każdym z trzech przypadków zdobył 64 punkty, notując 19 zwycięstw i 7 remisów. W sezonie 1995-96 o Mistrzostwo Polski walczyły tylko dwie ekipy: Widzew Łódź i Legia Warszawa. Zdominowały rozgrywki ligowe, zdobywając ponad 30 punktów więcej niż trzeci w tabeli Hutnik Kraków. Od początku do końca sezonu szły łeb w łeb, a kwestię mistrzowskiej korony rozstrzygnęło ich bezpośrednie starcie przy Łazienkowskiej w 31 kolejce gier. W lidze rumuńskiej mamy niewątpliwy ewenement. Steaua nie zaznała goryczy porażki w trzech kolejnych sezonach. Od 1985 do 1989 roku była niepokonana w 104 meczach z rzędu. O tym, jak wielka była to drużyna, najlepiej świadczy triumf w Pucharze Europy w 1986 roku. W mistrzowskich latach bez przegranej przez Steaua przewinęły się legendy rumuńskiej piłki. Między innymi Stefan Jovan, Miodrag Belodedici, Laszlo Boloni i Gheorghe Hagi. Ferencváros jest jedyną drużyną w całym zestawieniu, która nie tylko nie przegrała, ale i nie zremisowała ani jednego meczu.
22 zwycięstwa w 22 meczach niewątpliwie robią wrażenie. Mecze Milanu z sezonu 1991-92 mieszczą się w fantastycznej serii 58 kolejnych ligowych spotkań bez porażki. Jest to oczywiście rekord Serie A. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał na bramkę.pl.